witam w kolejnym filmiku. Dzisiejszym użyciem jest trochę testów, natomiast w użyciu globalnym jest zapach włoskiej marki miszowej Kokiet. Zapach, który się nazywa, nie wiem czy to się mawia, Joal, zapisujemy Joal. Zapach, który ma dosyć mały nut i jest takim, bym powiedziała, bardzo wyważonym, gładkim, szlachetnym gourmand. To jest przykład takiego efektu mlecznej czekolady, takiej bardzo płynno-gładkiej, bez jakiejś takiej korelacji z pomarańczowością, typu taki niuans jest chociażby w Musk Maury Parfumeria, Chanel Rancho, czy w zasadzie aktualnie Pierre Guillaume, jak również kwestia takiego dodatku w zapachach takich jak California, Chocolat Olympic, czy też Gallagher, Behold Patchouli, które w zasadzie patchoulowo jakoś nie wypadają, tylko bardziej tak deserowo, wieczorowo, taka elegancka, bardziej deserowa czekolada z dodatkami, z pomarańczą i z taką smużką aldehydów, przez to ten zapach jeszcze jest bardziej intrygujący, przełamany i taki właśnie elegancki. Natomiast tutaj jest tak naprawdę bardzo szlachetny gourmand, bez zasłodzenia, to wszystko jest takie właśnie pięknie gładkie i to jest tak naprawdę, jest w nutach ciemna czekolada i faktycznie niuansami jest taka ciemniejsza, deserowa, czasami taka bardziej nie zasłodzona, ale słodsza, mleczna, płynna i to może być efekt, szczególnie tutaj z kakao i tonka, na przykład kakao z piżmem. Gdzieś tutaj nie mam tak czekolady, kakao, z którym daje efekt Musk Maury, właśnie takiej płynnej czekolady. Tutaj pewnie ta tonka z kakao, a dodatkowo jeszcze ta ciemna czekolada i jest też orzech laskowy, ale muszę powiedzieć, że ta orzechowość jakoś tutaj mocno w tym zapachu się nie wybiera. Jest głównie pięknie, komfortowo, szlachetnie czekoladowy i taka sama czołówka, jeżeli chodzi o piękne, gładkie czekolady w perfumach. Także bardzo mi się ten zapach podoba. To może być taki substytut czegoś słodkiego, ale taki właśnie bardzo realny, bardzo prawdziwy, bardzo taki głęboki i jakościowy. Nie na zasadzie jakiegoś wyrobu czekoladopodobnego, tylko takiej właśnie prawdy, tej aury, tego motywu. Nie będziemy się tu jeszcze ustawić, żeby jakoś móc dokończyć, że tutaj czekam na razie na autobus. Jeżeli już mówimy o takich czekoladach wartych uwagi, to ja oprócz tego zapachu Kokiet, Joal, wskazam oczywiście studiowane Musk Maury, na pewno też wspomnianego Gallaghera, Behold, czyli bardziej niż Wood, które mniej mi akurat pasują w tej czekoladowości, jest bardziej taki efekt czekoladą, migdałowy przez tonkę. Nie jest źle, ale mam jednak innych ulubieńców czekolady. Dobrze się też piękne czekolady ma w swoich zapachach Ania Bojara. Także myślę, że to jest taka mocna grupa czekoladowych, urokliwych, szlachetnych zapachów. Ta Kalifornia kiedyś miałam z Olympic, ona mi ostatecznie przeszła, a czekoladowość aktualnej wersji Seattle Chocolate Olympic nie do końca mi pasuje. Te czekoladowości Ani są według mnie bardziej urokliwe. Tam jest wielo niuansowo ta czekolada pokazana z różnymi dodatkami.